poprzednim odcinku czwartej dynastii. We wtorek Lilianna w końcu otrzymała wyczekiwany awans na agentkę rządową. Kolejnego dnia Travisowi udało się zrealizować plany o zakupie nowego komputera i od razu zabrał się za jego testowanie. Przyniosło to oczekiwany skutek, ponieważ w czwartek otrzymał on awans. Travis musiał wybrać, jaką drogą potoczy się teraz jego kariera. Zdecydował się na połączenie swoich zainteresowań z pracą i wybrał karierę e-sportsmana. Wieczorem Lilianna odebrała e-mail z Bridgeport. Okazało się, że przysłała go jej była sąsiadka, która przekazała dziewczynie, że jej rodzice próbowali ją odnaleźć. Czwarta dynastia. Odcinek 25. Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 25. odcinku czwartej dynastii. Dobra, Lil musi coś zjeść. O, w ogóle ile ona ma rzeczy tutaj do jedzenia lub sprzedania? Ja to zaraz posprzedaję. Dobra, w domku wydaje mi się, że od ostatniego odcinka zaszły pewne zmiany, aczkolwiek nie jestem do końca pewna jakie, bo robiłam to zaraz po nagraniu tamtego odcinka, także może mi się coś pomylić. Gdzie tylko to posprzedaję. Widzicie, no opłaca się jednak spędzać ten czas w tym ogrodzie, bo no całkiem spoko pieniądze z tego są. Grzyby sprzedamy. Najbardziej opłacalną rzeczą do hodowania są chyba pąki bonsai, ale tego na razie nie mamy. Na pewno tutaj wyjęłam ten stos cidików, który dostał Travis. Poza tym łazienka to chyba tą inną wannę dałam. Inną umywalkę, ale to chyba umywalkę widzieliście akurat. Jest nowa kuchenka na pewno. Lodówka, ale nie jestem pewna, które rzeczy tam robiłam na nagraniu, a które nie. Dobra, jest piątek, co znaczy, że Lili już ma wolne. Jak wiecie, ona może być trochę zdołowana po tym, co wczoraj przeczytała. No wiem, że po niej nie widać, tu niby pisze, że jest szczęśliwa, ale wiecie, no niektórych rzeczy mechanicznych z gry ja nie przeskoczę. Także no, niektóre to trzeba tak ten nadinterpretację robić. No ale cóż, czegoś się nie robi dla fabuły. Travis, wstawaj, śpioszku. Bo Travis idzie dzisiaj do pracy, no ale niestety... O, mążkę muszę wytrzeć. On idzie dopiero na 14. No także... I wraca o której? No, o 23. Ale niejakoś sobie będzie musiała poradzić, może spotka się z kimś innym, nie wiem. To też może być takie smutne, że akurat będzie musiała siedzieć całe popołudnie sama w domu. Bej, ona na razie myje. Co ona chce? Jajecznicę zrobić. Gotuj. O, jajecznica. Dobra, to niech zrobi. Akurat tam gotowania nigdy za wiele. Tak, ona by chciała randki i tutaj tylko przeglądać te dane ma i ten. A Travis? Bo Travis ma poziom 7. Jest cybersportowcem, amatorem i czuje, że jego życie wkrótce się zmieni. Po długich latach trenowania w ciemnej ciasnocie sypialni i piwnic. Skąd oni wiedzą o naszej ciasnocie? Jest gotowy wyruszyć na świat i zmagać się na ciemnych, zamkniętych arenach. Nadszedł jego czas. Potem zostanie zawodowym graczem i to jest poziom 7. Lil ma poziom 6. Także. I te, poczekaj. Co ty jeszcze masz zrobić? Aha. Większy poziom grania w gry wideo, to w sumie. Może i co, pograj chwilę, co tam zależy. Graj w... O, może transmitować na żywo, ale super. Takie live streamy robić. Transmituj niesamowity sport. Zobaczymy. Jeszcze żaden mój sim tego nie robił, bo żaden nie miał kariery e-sportsmana, także... No, widzicie jak to wygląda? Lil spełnia swoje marzenia o przygotowaniu jajecznicy. No, spoko, tosty są. No przecież zrobiła. Czemu się nie zaliczyło? No ale chamstwo, przecież zrobiła jajecznicę. Widzicie, chciałam ją na kompa wysłać, żeby odpisała. Tylko Travis teraz live streama robi. Dobra, to pójdzie później. Wyślemy ją tu. Wyślemy ją do ogródka, bo nie chcę, żeby ogródek zdechł. A możemy ewoluować, super. To ewoluujemy różne roślinki. O, proszę, ile naraz. Podlewać nie trzeba. Spoko, odchwaszczanie mogłoby się przydać. I co? No i spoko. Tu mamy dzwonek tulipan, chryzantema i lwia paszcza. Tutaj mamy cebulę, marchewki i ziemniaki. Tutaj mamy jakieś grzyby. Tutaj truskawki. I tutaj rosnące śmieci. A tu? Jabłko, granat, wiśnia i gruszka. Więc spoko. O! To tak... Za co te pieniądze idą?
Ej, ja nie wiem za co. Tak po jednym tym. Jak to wygląda? Aha, no jakby normalnie grał w grę. A do której to potrwa, to ja nie wiem. Dobra, nieważne, niech on tam pracuje. Przyspieszymy to trochę. Travis może w końcu zwolni komputer. Bardzo chciałabym mi zrobić takie osobne jakby gabinety. Ona jakby kasę dostaje tutaj za ogród, ale ja nie wiem do końca dlaczego. Nie kojarzę, że wcześniej tak miała. No cóż. Nie wiem, albo to Travis dostaje za tego livestreama, bo to nie jest w sumie pokazane, kto dostaje. Może to Travis. Lil, poczeka jeszcze. A nie masz co zbierać plonów? Dobra. Co ty chcesz? Umyć ręce? Nie, no po co? Po kopaniu w ogródku. Idź sobie poobserwować niebo. Travis, niech tutaj kończy tego livestreama. Nie wiem, ile to trwa. To trwa nieskończoność, czy... Bo nie widzę tego paska tutaj. Okej, do kolejnego poziomu zgrania. Może bardziej w turnieju gier wideo dla zawodowców. Spoko, to weź już skończ, bo ty... Przydał... O! I teraz ma... Ojej! 1800 fanów już ma i zrobił 15. Dobra, zjedz sobie może tą jajecznicę, co Lil zrobiła. I... O, tu wszystko ma zrobione, tylko ta ocena pracy. Może jeszcze... O, Lil komputer się zwolnił. Dlatego Lil mogłaby pójść i... poprosić o pocztówkę z Bridgeport. Chyba jeszcze nie prosiliśmy o pocztówkę z Bridgeport, co nie? Dobra, więc tak, zrobimy... bo kurde, nie pamiętam, czy prosiliśmy o tą pocztówkę, czy nie. Dlatego zrobimy, że ona poprosi o tą pocztówkę i przy okazji tam napisze, że o nią chodzi, żeby chciała, że żeby ta jej sąsiadka, nasza droga, powiedziała jej rodzicom, jeśli ma kontakt, że to o nią chodzi, że wszystko jest w porządku. Wiecie, no dziwna historia, ale no powinna jej odpisać moim zdaniem. W ogóle weźmiemy pocztę potem. Dobra, już je odpisała, szybko poszło. I Travis... O, Travisowi telefon dzwoni. Ktoś dzwoni. Chce przyjść na chwilę Artur. Nie. Niech on spróbuje hakować ocenę pracy. Okej, Lil, co wzięłaś? Pokaż. Co wzięła Lil? Aha, czy będzie mieć dwie pocztówki z Bridgeport. Spoko. Przypadek? Nie sądzę. Gdzie ją tu dać? Na honorowym miejscu na samym środku. O, bardzo ładna. Bridgeport Lilianny. W ogóle to powinno pójść do Travisa. Nie wiem, co to robi w wyposażeniu... No... Nie wiem, co to robi w wyposażeniu Lil. Niech to idzie do Travisa. Dobra. Lil, kochanie, ty moje. Tutaj zostaw. To możesz... Aha, bo Travis będzie jeszcze hakować ocenę pracy. Tylko Travis musi zjeść, a to potrwa. Więc właśnie jeszcze tutaj można podobno analizować te rzeczy. Ja tego nie wiedziałam, że to można badać. Może kiedyś to przeczytałam, ale jakoś tego nigdy nie robiłam. Więc spróbujemy. Aha, bo tu każdy pierwiastek można badać albo schować do wyposażenia. Niech ona zbada pierwiastek jakiś. No, Lil. Idź zbadać pierwiastek. Zobaczymy, czy jakiś tam nastrójnik jej potem wyskoczy, czy coś. Travis w piżamie, do komputera. Dobra. Tu z umiejętności to widzę, że mamy spoko. Ale niech ona jeszcze idzie poobserwować niebo, bo gotówka nam się niebawem przyda, tak myślę. Nawet jeśli Lil jeszcze o tym nie wie. Aha, i skupiona jest. Super, to jej się przyda do tego obserwatorium. Będzie jej logika szybciej rosła. Travis też jest skupiony, więc zobaczymy, jak tam to hakowanie. Trochę to przyspieszę, no bo tam, wiecie... Mam Travis za godzinę do pracy. Mam nadzieję, że zdąży zhakować. Rośnie ci ta ocena. No, dajesz, Travis! Dajesz. No, ale do końca już to zhakuj. Co? Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz. Tym razem to zdecydowanie była twoja przegrana? Ojej, może lepiej będzie po prostu pójść do pracy i już ci popracować, zamiast sprawiać oszukiwania systemu. O, pogorszyło się. O, no trudno. Bywa i tak. Dobra. Lil niech tam sobie chwilę posiedzi. Ona potrzebuje... Wiecie, może w tym obserwatorium, jak sobie ona patrzy na to niebo,
to ją to trochę uspokaja czy coś. Lepiej się wtedy czuje psychicznie. Ukryj się przed współpracownikami? Spróbujemy. Jeszcze tego nie robiłam. Niech ona już dowie do tego kolejnego punktu logiki. O, super, super Lil. Okej. I teraz niech ona sobie skoczy, weźmie prysznic. Fajna wanna, bardzo mi się podoba, to jest moja ulubiona wanna. Bardzo podobna do tej strójki może, dlatego ją tak lubię. Tylko niestety no, kolorów nie mogę zmieniać na takie swoje wymarzone, ale wanna jest całkiem spoko. Yo, yo, ale ubierz się. Ubierz się, słoneczko. No patrzcie, taka nieposłuszna, no dziękuję. Dobra, wiecie co, ja teraz pozbieram... O, Paulina! To może pogadamy z nią chwilę. A chciałam pozbierać skałki. Porozmawiamy o politykach. Porozmawiamy o fitnessie, o grach. Przytulimy się do niej w końcu. To jedna chyba jej... Nie, z którą przyjaciółką jest teraz bliżej. No tutaj nie ma napisane na ile, ale bliżej z Elizą. No ale... Zawsze miło na pewno spędzić trochę czas z przyjaciółką po tym, jak przeczytała takie wieści. Znaczy, wieści są pewnie dobre, że jej szukają, ale no wiecie, może jest zdziwiona, że... no, że tak, nie wiem, tak zniknęła zupełnie bez śladu, o. O gotowaniu niech sobie pogadają dziewczyny. Paulina, czy twój tyłek nie rozrósł się ostatnio? No nieważne. O, może popatrzymy się z nią w chmurki. Chyba jeszcze tego nie robiły razem. No, pamiętam jakieś była z Pauliną i z... To jest nastolatek? Nie do końca wyglądasz na nastolatka, ale spoko. Jak się patrzyły... jak pływały z Pauliną... O, bardzo się przyjaźnią. Z Pauliną i z Nancy na basenie, jak... się pojawił pierwszy basen w okolicy, jak poszły razem. O, jest bardzo zainspirowana. Czy jest to nieurocze? Chodka. Mogłyby leżeć na trawie, a nie na tym chodniczku. No ale... Tak musiałam zrobić zrzut ekranu, no musiałam. Paulina, widzisz... świnkę? A natomiast Lil twierdzi, że to koliberek. Lama czy samolot? Odwieczny problem. Nie to też żaba. Dobra. Pożegnamy się z nią. Przytulimy i powiemy, że pa. I pozbieram te skałki. Ja to przyspieszę, no bo wiecie... Nic fascynującego raczej, ale... Dawno nie zbieram i... O, co to jest? To tulipan. Lwie paszcze? Mamy lwie paszcze, co nie? Mamy lwie paszcze. No. Dobra. Skałki, skałki, skałki. Okej, wow, wow, wow. Wróciliśmy ze skałek. Co ona tutaj ma? Przyjemna rozmowa i zdobyła nowego, dobrego przyjaciela. Fajnie. Ej, niech ona wyśle właśnie SMS-a do... do Elizy. Czemu nie? O, toaleta i głód jej spadły strasznie. Ale zobaczymy zaraz, jakie ona tutaj zdobycze znalazła. Zjedz coś, co już zrobiłaś. Jajecznicy chyba swoje nie jadłaś, no to sobie zjedz. Okej, mamy żaby, rozmnożymy je. Znaczy spróbujemy. No, nic nowego z tego nie powstało. Dobra, no i potwieramy te wszystkie skrzynki. Ona tam raz kopała w poszukiwaniu skarbu, no ale... Nie znalazła nic intrygującego zbytnio. Może jakaś nowa laleczka będzie? Figurka, fajnie by było, gdyby była nowa figurka. Ale ona musi najpierw zjeść, no to niech zjada. A nie, otworzyła, dobra. To już chyba mamy. To chyba też mamy, ale nie jestem pewna. O, to chyba jest nowe. To jest taki inny dźwięk. Dobra, zaraz zrobię tutaj review. Niech ona tu przyjdzie, to będę lepiej... Właśnie niech sobie porobi coś dla rozrywki. O, w ogóle niech przyszła już ta kartka, to ona może szukać nowego korespondencyjnego przyjaciela. Przy okazji mi tu przyjdzie, to mi trochę zaświeci światło, bo nie chce mi się tego zmieniać osobiście. Jej, zaraz Travis wraca z pracy. No. No, akurat, proszę. Ile zarobił? O, ty masz tu granata. Dobra, o, Travis też jest głodny. No, szkoda, że nie zjedli razem, no ale Lil też była głodna.
Może tą szarlotkę. Okej. I ona mi tu świeci światło, to od razu sobie obczajmy lalki. O, figurki lalki. To jest tam u góry. Za 50 pod młotek. To jest tutaj na dole. Też nie. To też niestety jest. Kurde, ile powtórek mamy, no. A tego, tej żabki nie ma, więc ile nam brakuje jeszcze? O, gruszka jest nowa. Jak to nowe było? Jednej nam brakuje! No to ostatnio to zawsze rzadka. Ostatnio zawsze najciężej zdobyć. No ale na moim prywatnym save'ie mi się tu udało, więc... Znaczy to mi się udało, więc może tu mi też się uda. Dobra, mamy 3000. Może jakieś marzenia? Grać w szaleń bibliotece. Są nie bardzo. Kupić ten worek. Przygotować jajecznicę. To ostatnio nie poskutkowało, więc... Mogłabyś spędzić jeszcze chwilę z Travisem. Może moglibyście na kanapie sobie razem usiąść, jak on je coś pooglądać, pogadać, nie? Niech cię popociesza trochę. O! Travis! Przysuń tyłek tutaj. Aha, przesunął. Dobra, pogadajcie sobie. O grach może... No, Lil! Ona woli się ukryć w łóżku. No nie. Coś miłego. Okaż czułość. Pochwal ją. O, tu zjadą się gitarą. Pochwal strój. Nie podłe, gdzie podłe? O, trzeci poziom charyzmy. Może teraz wspierać sieciową zbiórkę charytatywną, ćwiczyć przed lustrem gadki na podryw oraz komplementować innych simów. Też powiedz mu coś miłego. O majsterkowaniu. Pogadaj, że tak fajnie ulepsza te wszystkie rzeczy, że coraz mniej je psuje. Gdzie jest? Zapytaj o dzień. O łamigłówkach możesz pogadać? Co wy z tymi podłymi? Źle mi się klika cały czas, no. O, zapytaj o dzień. Czemu jesteś unhappy? Aha, bo jesteś zmęczona. A Travisowi zabawa i higiena spadły. Dobra, to możesz przy okazji oglądać wiadomości. A Lily, jak już jest taka wyczerpana, no to niech idzie sobie spać, biedna. Travis, pooglądasz chwilę telewizję. No, miałeś oglądać chwilę telewizję. A już mu się zabawa poprawiła? Dobra, no to szybki prysznic. I ten. I... Luli, spać. Jak mu tam ta ocena, no trochę lepiej. Te hakowanie to jednak nie był dobry pomysł. On w sobotę niby też pracuje, ale ma aż 6 dni urlopu do odebrania, a Lil ma 5. Więc... Może coś z tym zrobimy? Idź, śpiechu. Dobra, wracam rano. Lilianna wstała rano i skierowała swoje kroki w stronę łazienki. Kiedy wyszła z sypialni, zatrzymała się nagle, ponieważ przez drzwi do ogrodu dostrzegła coś dziwnego. Ktoś rozbił tam namiot, przed którym na lodówce turystycznej siedział wielki niedźwiedź brunatny. Zastanawiała się przez chwilę, czy ma się uszczypnąć, czy od razu dzwonić po pomoc, ale dostrzegła coś bardzo znajomego w ruchach niedźwiedzia. Przeszła przez drzwi, stanęła naprzód niego i zapytała, próbując powstrzymać śmiech. Travis, czy chcesz, żebym umarła na zawał? Przestraszyłaś się? Odezwał się spod kostiumu znajomy głos. Trochę tak, ale co ty robisz? Skąd masz te wszystkie rzeczy? Kupiłam je, bo zabieram cię na biwak. Obojgu nam przyda się jakiś urlop. Nie wiedziałam, że jest tu gdzieś miejsce na biwak. Uroczo wyglądasz w tym kostiumie. Dzięki, ale chyba już go zdejmę. Strasznie w tym gorąco. Okej, więc Travis w dosyć dziwny i oryginalny sposób postanowił zaprosić Liliannę na biwak, gdzie będą mogli sobie odpocząć, żeby Lil nie musiała być taka cały czas, wiecie. Nie musiała tego o tym wszystkim myśleć, żeby się zrelaksować, pobyć trochę razem, może faktycznie za dużo tej pracy i tak dalej, więc jedziemy na biwak, tylko Travis jest głodny i tak, nasz miś Travis, dobra, to już możesz się spoko przebrać, żart się udał. Jeszcze im potem zmienię stroje na bardziej wycieczkowe. Niech on sobie jeszcze coś zje przed wyjazdem. Może ten gulasz, to będzie tak tematycznie. A no to razem niech zjedzą. Lil,
To też zjedz gulasz. 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 No! Niech sobie zje. I co? Niech sobie zjedzą. I te rzeczy to już schowam do wyposażenia Travisa. Namiot zabieramy. Lodówkę zabieramy. I jeszcze co? No, gitarę zabieramy. Nie wiem, może się przydać. No i chyba tyle, co nie? Dobra. Niech mi sobie zje. Pocztę może potem odebrać jeszcze, zanim pojadą. I ruszamy do granitowych kaskad. Zjedz to mi, co zjedz? I zaraz jedziemy. No, trzeba przed podróżą się najeść. Co ty tam masz? Aha, karteczka. Spoko. Myślę, że taki odpoczynek naprawdę dobrze im razem zrobi. I w ogóle. Daj jeszcze Lil skończyć jedzenie. Widzę, że tu z rozrywką u niego kiepsko. Weź... kto puka? Paulino. No trudno. Niech chwilę pogra. Lil, wsuwaj, bo chcemy już jechać. Chcemy już jechać. Ta zabawa to mu mało podskoczyła. Dobra. Oglądaj sport, no. Póki ona je. To mu szybciej podrośnie. Okej. Okay. Lil zjadła. Nawet nie już umyje ten talerzyk. Travis. Rób, co obiecałeś. Wyruszamy w podróż. W urlop z Lilianną. Do granitowych kaskad. Tiku. No. Trochę kasy mamy, ale myślę, że wybierzemy pole namiotowe, to jak na pierwsze wakacje całkiem spoko starczy. No w sumie byłoby nas stać na co innego, ale ten dom, te dwa domki też by dla nich takie były okej, okay, no ale pole namiotowe, łono natury, 3 dni, 333, no na grubno. Ile można max wziąć za jednym razem? 7. Pole namiotowe, Lilianna i Travis, namiot mamy, ognisko mamy, także... Znaczy ognisko mamy, tfu, lodówkę mamy, ogniska tam są, więc też je mamy, podkowy będą. Będą różne rzeczy do zbierania, dużo czasu, żeby sobie leżeć po prostu i patrzeć w chmurki. I myślę, że to Lilianie dobrze zrobi. Jej! O, on już potrzebuje do toalety. No tu łazienki niestety nie ma, oprócz tej takiej... publicznej, ale nawet pierwsze co, Travis do łazienki po podróży. No zwykle to dziewczyny raczej tak mają, ale no cóż. Może za dużo wypił przed wyjazdem. Nie wiemy tak naprawdę, ile tu się jedzie. Niech sobie idą. Oboje, będziemy już mieć to z głowy. Ojej, coś go napadło, jakieś robaki. Biedny Travis, już się źle czuje psychicznie przez te robaki. Ale jeszcze chciałam tak... podejdziemy sobie tutaj do tej budki leśniczego. Tak, zwiedzaj lasy, kup zapasy. Kupimy zapasy. A Lil... możesz sobie poddychać świeżym powietrzem koło toalety, nie bardzo. Idź tutaj. No właśnie, wróć tam. Travis kupi zapasy. O, nie, czekaj, Lil, patrz! Nowe rzeczy do zbierania! Weź uwady! Jej! Dobra. Zobaczymy. Co tu ciekawego można kupić? Znaczy z tych rzeczy, co by się nam przydać mogły. Dobra. To i to mamy tam. Znaczy namioty mamy, lodówkę mamy. Taką lampkę sobie jedną weźmiemy, tak dla nastroju. Chociaż w sumie ta tańsza mi się bardziej podoba. To weźmy tańszą. Krzeseł chyba nie potrzebujemy za bardzo i łóżek. Gitarę Travis ma swoją. A jakbym kupiła Lilianie skrzypce? Ej, spróbuję. Spróbuję. Ile zapłacę za to? 480. Te książki są super i... Nie wiem, podobają mi się po prostu tytuły. Zielarstwo książka, o. I jakieś jedzenie takie... Na drogę. Wiem, że mieliśmy u siebie, ale nie wzięłam, to weźmiemy 6 jabłuszek. I też wróć tam, tu już sobie namiot rozłożycie. Okej, okay, o, złapała biedronki.
Weź tam też na chwilę wróć, to zanim gdzieś dalej ruszycie, to się tutaj nacieszcie krajobrazem. I stroje trzeba wam zmienić, więc ja to zrobię. No. Okej, okay, Travis, a w sumie tu jest fajnie. Nie, bo tu już jest ten nasz teren. Tutaj mamy taki stolik z jedzonkiem, tam podkowy i tak dalej. Więc ja bym tutaj ten namiot dała. Nasz namiot. Czy ja go mogę gdzieśkolwiek dać sama? Aha, tutaj, tu nie mogę, tak? To musi być tu bliżej. Czekajcie, tu go postawię na razie. Gdzie ja mogę go postawić? Tutaj nie można, tu nie można. Aha, to tylko tutaj, na tym mogę. Dobra, to niech będzie tutaj z boku. Też nie jest źle. Lodóweczka obok. Może pod kątem. O. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi, że lodóweczka. Trzymaj. Lodóweczka pod kątem. O, będzie fajnie. Tutaj lampkę od razu damy po drugiej stronie. Tu. No i uroczy obóz został rozbity. Dobra. To niech teraz sobie zaplanują stroje. A Lil, możesz... masz jakieś potrzeby? W ogóle nie bardzo. Usiądź sobie na lodówce. Travis już siedział, to teraz ty możesz. Nachodzi taka pewna siebie. Dobra, ja im teraz wybiorę stroje jakieś fajne i zaraz do was wracam. Okej, już jestem, a więc Lil tak. U Lil wygląda sprawa tak, że ona ma ten nowy strój. Mi się on bardzo podoba. Wiem, że często go wybieram, ale uwielbiam połączenie tej koszulki i tych shortów. No nie wiem, podoba mi się to. To jest strój białego misia, no bo też musi mieć strój misia. Nigdy nie wiadomo, kiedy strój misia się przyda. No i tutaj taki koszulka w kratkę, shorty, buty, też fajny. Natomiast Travis no ma ten strój z tych nowych rzeczy, no i ma jeszcze tego swojego brązowego misiaka. No i tyle. Tam za dużo aż tak nie wybierałam, no bo... całej garderoby nie trzeba zmieniać. Okej, okay, dobra, przebierajcie się. No, oczywiście tu już nas witają. No tak, niby on ma tą czwórkę na sobie, ale tak naprawdę nie ma. Lil, ubierz dwójkę. Okej, okay, a Travis, ubierz... czwórkę. Nie, nie czwórkę. Piątkę. No. Czyż nie uroczo wyglądają? Jakoś ta koszula z tym sweterkiem pasuje mi do Travisa. Weźcie się przytulcie. Dobry początek wakacji musi być. Poprawienie humoru. Czy komarze się z dobrze znaną osobą? Czy to nie było negatywne czasem? No nieważne. Szepcz uwodzicielsko. Flirtuj. O, Barbara w namiocie. Wiem, że dopiero przyjechali, no ale... nigdy wcześniej nie mieli takiej okazji. Sul. A to mogę automatyczne przełączenie? Wszystkie światła. Mogę. Tak. Serduszka? Nie, nikt nic nie zauważył, bo obozowisko jest zupełnie puste. Spoko. Dobra. Ognisko to myślę, że raczej wieczorem rozpalimy. Szkoda, że tu nie ma tych takich kłód, dookoła których można siedzieć. Znaczy, na których można siedzieć dookoła ogniska. W podkowy pewnie też pogramy. I w ogóle... Barbara w dziczy. A właśnie, no i te trzeba być te muzyczne instrumenty poobczajać, ale to może wieczorem. Dobra, ja bym proponowała im się tu rozejrzeć. Co ty byś chciał? Nie, tu nie ma komputerów, tu nie ma nic. To Travis, możesz już dać Lil jej skrzypce. Najwyżej później zmieni kolor. I możesz się chwilę poodprężać, ćwicząc. Co ty idziesz tam spać? Przyjechał już spać. Nie ma! A, Lil poszuka zdobyczy. Lil poszuka zdobyczy, no bo tu jest tyle nowych rzeczy do zdobywania. Zwłaszcza te nowe okazy roślin. Powinny ją bardzo interesować, więc spoko sobie pozbieramy. Trzeba się tu rozejrzeć, co tutaj ciekawego jest. Już biedronki znalazła. Także... nie, no mnie się podoba ta umiejętność zielarstwa, więc czemu i Lilianna miałaby się jej trochę nie nauczyć?
No tutaj już jakieś simowie przy ognisku sobie siedzą. To chyba dalej są te Biedronki, ale zawsze można je sprzedać. I Travis tam sobie gra na gitarze. A zawsze kogoś nowego może uda im się poznać, także fajnie. Tak, ona już coś znalazła. Już doszła do któregoś krzaczka, także okej. Okay. Co to? Roślina. Zbieramy, to pewnie rumianek. Tak wygląda. I zanim ona zrobi ten cały obchód po tych wszystkich roślinkach, to wrócimy do Travisa i zobaczymy, jak mu tam idzie to brzdąkanie na gitarze. O, żaby. Następnym razem ich podzielę chyba. Ktoś będzie zbierał żaby, ktoś rośliny, ktoś owady i tak będzie szybciej. O, tutaj coś lata, jakieś pszczółki. Ej, chyba jeszcze nie widziałam. Znaczy nie udało mi się zebrać nie do tego owada. Jakoś tak inaczej wygląda, jak takie bączki. Co to jest? Kolejna roślinka. Tutaj nie będziemy na razie jechać. Pozbieramy wszystko, potem będziemy analizować. Jakieś takie rzeczy. Też fajne ryby można łowić, ale Travis chyba nie ma aż tak dużo. O, kolejka się skończyła. Przyspieszymy trochę. Travis chyba nie ma aż tak bardzo rozwiniętej tej umiejętności wędkowania. To jest pewnie ta bazylia, ona zawsze tu rośnie. Zawsze mi robi nadzieję na coś nowego, a potem się okazuje, o, to tylko bazylia. O, widzicie? Dzięcioł. Nie wiem, uwielbiam tutaj te widoczki. Dobra, idziemy do Travisa. Jak ci idzie? No! Aha, bo on tej drzemki nie przerwał. Wiesz co? Ja ci tutaj dam. Dobra, może grać do namiotu. Coraz lepiej będzie ci szło. Ała, 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 ała. Muszę się odsunąć. No to wiadomo. Wędkowanie ma dopiero na pierwszym, więc spoko. W czym jesteś najlepszy? Programowanie, majsterkowanie, granie w gry, gitara, sprawność fizyczna. Dobra, wszystko przed tobą. A mogę ich tutaj wysłać na randkę? Bo Lil ma takie marzenia, żeby te randki zaliczyć, więc może spróbuję. Czemu nie? Wyślemy ich do Parku Narodowego na randkę. Okej, tam chyba ominęłam jedną kłodę, ale to już tam mniejsza z tym. Wracaj do kwatery. Tup, 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 tup. Okej. I a! Travis, Travis! Randka. Wiem, że już się robi późno, ale możemy się umówić na randkę? Zmysłowy pocałunek. Schowaj gitarę. Co, nie możesz mu dać buziaka? Za blisko namiotu stoi, czy co? Przecież możecie się przesunąć. Dobra, wprowadźmy ich w romantyczny nastrój. Pogładź po policzku. Myślałam, że on sobie usiądzie i będzie siedział. Pocałuj w policzek. Powiedz, że ładnie wygląda. Obejmij ją. Poflirtuj z nią. Trzymaj za rączki. Możecie iść na randkę, czy nie? Zaproś na randkę. O, są oboje flirciarscy. Ale fajnie. No? Idziemy na randkę? Jest! Może się uda. Zdobyć tę randkę ze współmałżonkiem. Idziemy do parku. Tam też jest ognisko, można sobie posiedzieć, upiec pianki, albo inne rzeczy. Owady. A, przebraliście mi się. Travis. W sumie. To jest takie urocze, jak misie się całują. Co nie? Już to nie wygląda przeuroczo. Patrzcie na to. Obudzicielska poza misia. A? A? A ona? Patrzcie, jak to będzie wyglądało. Patrzcie. Jaka ona jest słodka. Pocałuj i jeszcze kuś. Pokażcie, jak to wygląda. Muszę fotki wam
No czy to nie jest słodkie? Takie dwa misie w lesie. Ja nie mogę z tego. O, pocałuj. Dobra. Pocałuj. Interakcje towarzyskie. Dobra. Wręcz róże. Ej, to będzie super. Będzie super, ja nie mogę. Ja nie mogę z tego, jak to wygląda zaczepiście. W tych strojach misiów. No wręcz i tą różę, wszyscy chcą to zobaczyć. O, jakie to słodziutkie. Interakcje towarzyskie. Interakcje towarzyskie. Pocałuj policzek. Coś przyjaznego może. O, grach sobie możecie pogadać. O, pocałuj z pasją, dobra. Pocałunek z pasją. O nie, robaki! Że też w kostiumie misiu też się do nas przyczepiły. Usiądź i porozmawiaj. Już wam znajdę jakieś urocze miejsce. Ale, dobra, może już się... O! Ja nie mogę z tego! Będą moje najlepsze fotki ever po prostu, jak na razie. Dobra. Zmień strój na tą piątkę. Lil zmień na dwójkę, bodajże. No, ubierzcie się już normalnie. Nie będziemy straszyć ludzi. I tutaj sobie usiądziemy i pogadamy przy ognisku. Dobra, daj tutaj usiąść razem. No, idźcie. Idźcie, robaczki, będzie super. On tylko, że ktoś zaczyna śmierdzieć, ale nieważne. Super. Travis rozpali ognisko. I będzie tak super romantycznie. Dorzuć kłodę, dorzuć kłodę. A co wy robicie? Aha. Macie inny pogląd na romantyczne rzeczy. O! Oni w gwiazdy patrzą. No, w sumie tam są gwiazdy. O, jak super. Ale weźcie ten na ognisko, idźcie. A nikt nie jest głodny? Nie, Travis trochę jest. Travis jest głodny i zaczyna mieć problemy z higieną. Lil, usiądź! Usiądź sobie tutaj. Travis, możesz zacząć piec pianki. I Lil też będzie piekła pianki. O, jak super! Ale mi się to podoba. Fajnie to wygląda. Opowiedz historię. Nie wiem, czy podczas pieczenia może, ale spróbujemy. Opowiedz śmieszną historię? Może być? A, nie, chyba jak pieką, to muszę się skupić na pieczeniu. A nie, opowiada jej. Opowiadasz? A, o pisuarze? Pisuar. Znowu zepsułeś pisuar. Tym razem w miejscu publicznym. Twoje majtki w serduszka zobaczyli wszyscy i wyszedłeś na lamę. Najważniejsze to umieć śmiać się z siebie. A, super im idzie. Ożywiona rozmowa. Dobra. To może teraz Lil zacznie. Więc opcje romantyczne. A to nie jest romantyczne, to jest przyjazne. Ożywiona rozmowa. I potem Travis. No. Ale mają pozytywny strików. Pianki. Przyjemne ognisko. Głębokie więzy. O, dopiero teraz się dowiedzieli, że jest wesoła? A, idzie nam zaczepiście, super. To będzie super randka. Jak tam te pianki? Długo się je robi. Długo robisz te pianki. A ty? Już zrobiłeś? Co ty idziesz? Wziąć sobie napój. Aha, okej, okay, to weź napój i przyjdź tutaj. Chyba nie wziął tego napoju. Teraz to jest randka, wracaj natychmiast. Powiedz coś miłego jeszcze. Muszę ją kusić? O! Przyszła wypłata za dzień wolny, ale super. O! W świetle gwiazd. A już nie jest romantyczny. Barabara z kimś. Postaraj się o dziecko z Travisem? Jeszcze nie, jeszcze nie. Zaraz się skończy randka, jeszcze tylko godzina.
Weź, dorzuć kłodę. Dorzuć kłodę, bo nam ognisko gaśnie. Łonie, ognisko w lesie. Czy ty, Lil, możesz zjeść coś, co masz w wyposażeniu? Travis miał te jabłka. O, zjedz sobie jabłko. Ty jesteś jeszcze głodny? Nawet nie, ale... też możesz... Aha, to ja jemu dam, żeby zjadł. A, czekajcie. A nie, Lil też zjadła. To jeszcze jedno. Travis, podziel się jabłkami. Wiem, że ty je kupiłeś, ale... podziel się jabłkami z Lil. No. Niech sobie zje. Okej. Okay. I... aha, chciałam sprawdzić, czy... ona może śpiewać piosenki ze skrzypcami? Nie, może tylko ćwiczyć. Dobra, to niech ona ćwiczy na skrzypcach. A Travis zacznie śpiewać piosenki przy ognisku o piankach i zobaczyć, jaka to będzie muzyczna masakra. Ojej, ale ona skrzypi na tych skrzypcach. Ej, to jest dźwiękowo serio straszne. A, Mari chyba też się nie podoba. Ona fałszuje, a ona po prostu wydaje dźwięki takie, że obudzi wszystkie zwierzęta leśne. Masakra. Randka się zaraz kończy. O, tu też jest toaleta. To super, to idź. Skorzystaj z łazienki. No, no wiem, wiem, wiem. Prysznic weź. I Travis może też niech skorzysta z łazienki i weźmie prysznic na zapas. Nie wiem, jak kończyć randkę w łazience, ale spoko. Jest! Nagroda! W wyposażeniu rodziny znajdziesz coś specjalnego, ale... znaczy tego nie możemy zobaczyć, bo jesteśmy na wakacjach, ale... spoko, zobaczymy, jak wrócimy. Okej. Okay. Tylko 10 kosztuje prysznic, więc... no... spoko. On ciągle głodny jest. Travis, ty nie na żarty żarłoczku masz, jabłko. A Lil głodna? A, jakby jeszcze jedną rzecz zjadła, to by jej nie zaszkodziło. Dobra, już są śpiący. Wiem, że za bardzo nie pozwiedzaliśmy tego parku, ale zawsze możemy go jeszcze pozwiedzać, a na razie niech oni już sobie wrócą na kwaterę. I ja już zresztą też trochę ten odcinek nagrywam, ale okej. Mam nadzieję, że nie za długo, bo tutaj miałam przerwę, jak ich ubierałam, więc może nie jest aż tak źle czasowo, jak mi się wydaje. Ale cieszę się, że wyjechali razem na wakacje. Wiecie, no, Travis i Liliana też powinni móc nacieszyć się tymi możliwościami, które się pojawiły, czyli możliwościami brania urlopu, wyjeżdżania pod namiot do granitowych kaskad, więc jestem jak najpewniej. No, znowu mi się poprzebierali, a z nich już takie śpioszki są. O, lampka się pali, spoko. Dobra, niech... czytaj przegląd leśny. A czemu tutaj nie ma Barabara do wyboru? To takie smutne. O. Więcej opcji romantyczne. Barabara w namiocie. Niech korzystają z tych wakacji. Oni potem pewnie zamiast pójść spać, to jeszcze wyjdą. Znając życie. Dobra, i teraz już... Travis nie jest taki śpiący, bo on sobie drzemkę robił, ale... Lil, niech już idzie spać, jest druga 10, także... niech już idą spać, śpioszki. O, plus 10 tysięcy. Spoko. Właśnie, 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 jeszcze jedną rzecz chciałam obczaić. A mianowicie tutaj te nagrody nasze. Ona ma 4000 punktów. I ja bym jej wzięła tą super ogrodniczkę, bo bardzo chciałam jej to wziąć. No i teraz już ma mniej punktów. Natomiast Travis... Travis, pokaż swój sklep, ty masz 1300 punktów. Gimnastyk, co to jest? Że podczas treningów się mniej męczy. Szybki czytelnik, darmowe usługi. Potem już nas nie stać, więc ja bym poczekała, że on sobie pozbiera. I jeszcze chciałam zobaczyć te... co myśmy tu zebrali. O! Bazylia jest nowa! Nie miałeś bazylii, no popatrz. Ja nawet nie wiedziałam, że nie masz. Tutaj chciałam... o, co ty zebrałaś, Biedronka? Ale był jeszcze jeden owad, takie pszczółki, on ich nie podniosła.
Szkoda. Byłam ciekawa, co to jest. Dobra, w tym odcinku to by było już wszystko. Lil i Travis śpią sobie słodko w namiocie. I czekają ich jeszcze 2 dni urlopu, także jeszcze niedziela i poniedziałek będą mogli sobie odpoczywać i cieszyć się tutaj naturą, dźwiękami ptaków, świerszczy i co tutaj jeszcze jest, dźwiękami kłód z ogniska, kiedy ogień się pali. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci spokoju tego urlopu. W każdym razie to było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa!